Kolejnym szesnastym już odcinku naszej serii Viva la Libertad Carajo, w którym prezentujemy poczynania prezydenta Argentyny Javiera Milei do dnia 3 marca 2024 roku. Dlaczego warto obserwować Javiera Milei? Bo może być autentycznym libertarianinem, który zmiażdży socjalizm, etatyzm i inne tego typu mrzonki prowadzące do biedy i rozlewu krwi, albo może być uwikłany w różne układy i jego reformy będą głównie pod publiczkę i nie zmienią istoty tego systemu. Materiał, jak zwykle, przygotowali dla Państwa korespondent Paferę z Miasta Pomyślnych Wiatrów, Paulo Carlos da Silva i Jan Kubań. Przemówienie o stanie państwa. W piątek, czyli 1 marca roku 2024, wieczorem prezydent Milei wygłosił przed kongresem oraz zgromadzoną publicznością orędzie o stanie państwa. W swoim przemówieniu podał wiele faktów, opisując tragiczny stan gospodarki oraz przyczyny tego stanu: socjalizm, interwencjonizm, korupcja, uprzywilejowana kasta, etatyzm. Stwierdził, że państwo to organizacja kryminalna, która za każdą decyzję, za każdą zgodę pobiera łapówki. Za to zdanie zebrał głośne i długie brawa od członków kongresu oraz od zgromadzonej publiczności. Atmosfera przypominała trybuny stadionu piłkarskiego. Następnie Milei powiedział, że uprzywilejowani politycy żyją jak monarchowie, mający absolutnie nieprzyzwoity poziom bezkarności, za co znowu zebrał gromkie brawa. Podał przykład, jak lokalny gubernator uwięził obywatela na 50 dni za krytykę władzy. Ten cały niesprawiedliwy, kryminogenny system Milei nazwał systemem kastowym. W tym miejscu można przełączyć się na chwilę do Polski. Czy my przypadkiem też już nie mamy takiego systemu kastowego? Przecież nawet sami prawnicy tak siebie określali. Albo zarządy spółdzielni mieszkaniowych. Trzeba być w specjalnej, licencjonowanej li liście, kaście, żeby taką funkcję móc spełnić. A podobno w Polsce komunizm upadł 35 lat temu. Wracając do przemówienia... Milei zachęca członków kongresu do aktywnego przyłączania się do jego reform, jednakże ostrzega też, że przeprowadzi te reformy niezależnie od tego, w jakim stopniu kongres go poprze. Najwyraźniej Milei chce postawić oponentów pod ścianą, wskazując ich jako winnych niepowodzenia reform. Prawdopodobnie czuje się też w pewne, pewniej po uzyskaniu obietnicy wsparcia ze strony USA po, po spotkaniu z Antonym Blinkenem. W ostateczności Milei weźmie całą odpowiedzialność na siebie i zacznie rządzić dekretami. Tak zapowiedział. Milei zapowiedział ostre cięcia w administracji, w tym na przykład rezygnację z lotów prywatnymi odrzutowcami. To oczywiście w skali państwa nie są być może duże wydatki, ale działają na wyobraźnię milionów wyborców, pokazując jak bardzo zdegenerowana stała się kasta rządząca. I tu w tym kontekście warto wspomnieć o tym, że kilka dni temu służba ochrony państwa pędziła z Warszawy do Krakowa, aby dowieść marszałka szymona Hołownię na partyjny wiec. Przynajmniej część trasy przejechano na sygnałach. Wszystko po to, aby lider Polski 2050 mógł w świetle kamer poprzeć swojego partyjnego kolegę w walce o fotel prezydenta Krakowa. Dyrektor biura obsługi medialnej kancelarii Sejmu tłumaczy, że była to podróż służbowa, która odbyła się w szczególnych warunkach. No nie zawsze się tak tłumaczą. E, funkcja marszałka to funkcja państwowa, a wiec partyjny to wiec partyjny i do państwa nie ma nic. Czyżby uniwersalnym prawem fizyki społeczeństw było to, że jak rządzący dorwą się do władzy, to z niczym się nie liczą i wydają publiczne, czyli nasze pieniądze na swoje prywatne cele? Czy tak ma być? W tym miejscu należy się również jeszcze jedna uwaga. Otóż to, że politycy, dla poprawy swojego wizerunku, zaczynają jeździć rowerami, hulajnogami czy tramwajami, albo chodzić na piechotę, czytają książki, nie powinno nas zwieść. To popisy dla mediów, ale i one są zwykłe fałszywym przekazem. Bądźmy ostrożni wobec polityków, nawet gdy niosą dary. A nawet powiedziałbym, że szczególnie wtedy, bo po prostu chcą nas uwięzić na finansową smycz. Wracamy do Milei. Prezydent ponownie przyznał, że brutalne i szybkie zaciskanie pasa nie przyniesie natychmiastowego skutku i będzie bolesne dla społeczeństwa. Poprosił Argentyńczyków o cierpliwość i zaufanie, zapewniając, że droga obrana przez jego administrację jest słuszna i konieczna, by uchronić kraj przed katastrofą. Jeżeli nie zmienimy modelu gospodarczego do samych korzeni, to przed Argentyną nie ma przyszłości, powiedział Milei. Następnie zaproponował dziesięciopunktowy pakt 25 maja, który miałby zostać oficjalnie przyjęty właśnie 25 maja, czyli w święto narodowe Dnia Niepodległości Argentyny. Jednym z elementów tego paktu jest redystrybucja dochodów z bogactw naturalnych prowincji południowych, głównie gaz i ropa. Niedawno te prowincje zagroziły odcięciem dostaw energii, jeżeli ich żądania nie zostaną uwzględnione. Jak widać, walka toczy się na wielu frontach, a mobilizacja uprzywilejowanych kast w obronie swoich interesów rośnie. I przez analogię czy w Polsce Śląsk mógłby odciąć Polskę od dostaw energii, a miasta nadmorskie cofnąć odciąć nas od handlu światowego, a Warszawa odciąć nas od biurokracji. Z tych trzech rzeczy chyba ta ostatnia byłaby jak najbardziej do zaakceptowania. Zgromadzeni podziękowali Javierowi Milei za, za jego wystąpienie owacją. Muchas gracias i viva la libertad carajo! Viva la libertad, Habiéndose cumplido el objetivo de esta solemne asamblea, queda levantada la misma. En el marco del 742 segundo periodo de sesiones ordinarias del Honorable Congreso de la Nación del señor Presidente de la Nación Doctor Javier Milei. Bon czyli zwięzłych, trafnych, często dowcipnych powiedzeń. Jesteśmy przekonani, że mogą być one, one i nam, Polakom, bardzo pomocne w walce z naszymi rodzimymi pasożytami. Uczyć się będziemy w jego ojczystym języku hiszpańskim, no i oczywiście po polsku. Oczywiście na pierwszym miejscu jest znane już nam jego zawołanie Viva la libertad carajo, co w luźnym tłumaczeniu znaczy. Niech żyje wolność do diabła, niech żyje wolność do cholery. Kolejne zdanie to No I plata, czyli dosłownie nie ma pieniędzy. Jednak w kontekście przemówień Javiera Milei bardziej adekwatnym wydaje się tłumaczenie: Nie dostaniecie nienależnej wam forsy, misiaczki. Oczywiście misiaczki to kasta pasożytów. Plata to dosłownie srebro. Stąd zresztą nazwa zatoki, nad którą położone jest Buenos Aires, Mardel Plata, Morze Srebra. Czyż nie piękna to nazwa? A teraz przystąpmy do ćwiczeń praktycznych. Potrejnujmy to zdanie wraz z prezydentem. Powtórzmy je trzykrotnie wraz z nim. Chodzi oczywiście no ai plata. Jesteśmy pewni, że jeżeli się to Państwu uda, to zostaną Państwo nagrodzeni burzliwymi oklaskami. No hay plata. No hay plata. No hay plata. Zagraniczne i polskie media są nieprzychylne Milejemu. W sobotę 2 marca portal Interia zamieścił artykuł Karoliny Głodowskiej zatytułowany Miał odbudować Argentynę? Natrafił na opór, zarówno w kongresie, jak i na ulicach. Już sam tytuł sugeruje: Patrzcie, miał coś zrobić, a ludzie tego nie chcą. W zasadzie wszyscy ludzie, no bo i kongres, i ulica. Zero informacji o tym, że w wyborach poparło go 62% Argentyńczyków i że protestuje nie cała Argentyna, ale właśnie ci, którzy doprowadzili ją do upadku gospodarczego ci, których Miley nazywa bezproduktywnymi pasożytami, doczepionymi do drukarek argentyńskich pieniędzy. Dalej czytamy prezydent Argentyny zapowiedział w piątek kolejny projekt reform, mających znieść przywileje kasty polityków. I tutaj uwaga, autorka słowo kasty u jego ujęła w cudzysłów. Ciekawe dlaczego. Czytamy dalej. Propozycje radykalnych zmian napotykają jednak opór zarówno w kongresie, jak i na ulicach. Potem autorka ujawniła straszny przekręt prezydenta Milei. Milei zerwał z tradycją i zamiast w południe zaczął swoje przemówienie dopiero o godzinie 21 czasu miejscowego. Według argentyńskiej prasy miało to upodobnić orędzie do wystąpień amerykańskich prezydentów o stanie państwa State of the Union i zapewnić większą oglądalność. No cóż, straszne przestępstwo prezydenta. Potem wymieniła całkiem poprawnie o co chodzi. Napisała: Zapowiedział kolejne zmiany, mające odebrać przywileje polityków i urzędników, którzy żyją jakby byli monarchami. Wśród proponowanych zmian jest zniesienie dożywotnich emerytur prezydenta i wiceprezydenta oraz zmuszenie związków zawodowych, by co kilka lat wybierały swoich przewodniczących w wolnych wyborach, nadzorowanych przez władze sądownicze. Milei zapowiedział też zamknięcie państwowej agencji prasowej Telam. Którą określił jako tubę propagandową poprzednich lewicowych rządów. I być może właśnie ta zapowiedź bardzo panią, e, zaraz chyba Karolinę, żeby mnie prze, e, tak panią Karolinę zabolało, tak, że tutaj chce zamknąć e, tą agencję prasową. No niestety, agencje prasowe, w ogóle e, dziennikarze, e, no, mają takie właśnie lewicowe i bardzo płytkie postrzeganie e, procesów społecznych. Ech, ale żeby nie wyglądało, że podoba jej się to, co robi Milley, zacytowała natychmiast Agence France-Presse i Reutersa. Agence France-Presse, Milley zamierza forsować pakiet szeroko zakrojonych reform ze wsparciem lub bez wsparcia przywódców politycznych. A Reuters podkreśla z kolei, że w trakcie swojej przemowy libertariański prezydent prezentował agresywny ton. Ciekawe, można obejrzeć. Całe to przemówienie i zobaczyć, czy rzeczywiście był agresywny. E, dziennikarze, jako grupa zawodowa, i to chyba na całym świecie, wydają się nie, nie rozumieć w ogóle procesów społecznych i nie czerpać informacji z historii. Odnosimy wrażenie, że jakby się przykleili do pewnych dogmatów, które z kolei ludzie chcą oglądać. Jesteś tego wart, powinieneś dostać za to pieniądze. W zasadzie nic nie musisz zrobić, powinni ci dać, tak? Ludzie tego chcą słuchać i właśnie dziennikarze, żeby podnieść swoją oglądalność, żeby być bardziej wiarygodnymi, to po prostu nadają to, czego ludzie chcieliby słyszeć. Natomiast zarówno zarządzanie, znaczy zarządzanie i rządzenie nie na tym powinno polegać. Pierwszy z takich dogmatów to taki, że pieniądze trzeba dawać i jest to dobre. Nieważne, że pieniądze nie swoje, tylko zabierane innym, zabierane siłą i podstępem, i dawane swoim, dawane po uważaniu. Drugi taki dogmat, że rządzący chcą dobrze i tylko złe moce, są przeciw nim i się sprzysięgają przeciwko nim. Do tych dziennikarskich łubów nie dochodzi, że rządzący mogą i w przeogromnej liczbie przypadków działają na szkodę rządzonych przez siebie obywateli. Trzeci dogmat a już zrozumienie pewnych rozwiązań systemowych jest dla nich zupełnie nie do pojęcia. Nikt z nich nie zadaje sobie pytania, jak to się dzieje, że jedne narody są bogate, a inne biedne. Z czego to wynika? Tak, przecież wiadomo, że z otoczenia, w jakim ludzie funkcjonują. Osobiście uważamy wydźwięk tego artykułu pani Karoliny Głodowskiej za negatywny dla Javiera Milei. A przecież trzeba z całą mocą podkreślać, że podjął się on podobnego zadania, przed jakim stanął znany z mitologii greckiej Herakles oczyszczenia, tym razem nie końskiej, ale społecznej stajni augiasza. Stajni augiasza, do której doprowadzili rządzący wraz z opłacanymi przez nich urzędnikami, którzy te, tę stajnię tworzą. Oraz pseudodziennikarzami i pseudonaukowcami, których zadaniem jest uzasadnianie tego, co rządzący robią, wbrew temu, że tak naprawdę to sprowadzają oni kraj gospodarczo i cywilizacyjnie w dół. Bonus Krajoznawczy: Salinas Grandes, Wielkie Pustynie Solne. Północno-zachodnia Argentyna znana jest z równin po wyschniętych jeziorach. Powstały one w wyniku specyficznego klimatu, wynikającego z bariery, jaką tworzą Andy dla wiatrów z nadpacyfiku, w wyniku czego opady występują od zachodniej strony Andów, a na wschodnią część dociera już powietrze pozbawione wilgoci. Do tego dochodzi efekt zimnego prądu peruwiańskiego w Pacyfiku przy zachodnim wybrzeżu Ameryki Południowej, który dodatkowo obniża wilgotność powietrza. Ten efekt jest przyczyną, powstania najsuchszego miejsca na ziemi poza Antarktydą, chiliskiej pustyni Atacama. Najbardziej znane są słone doliny Salinas Grandes w prowincji Huchu i w prowincji Salta oraz położone w wysoko w Andach słone jeziora okresowe, w których w, w, położone słone jeziora okresowe w regionie Puna de Atacama, który dzielony jest przez Argentynę i Chile. A o który to region, jeszcze pod koniec XIX wieku, toczyła się wojna z Boliwią. Podróże po geografii Argentyny to podróże nie tylko w przestrzeni, ale również i w czasie. W roku 2023 roku naukowcy odkryli, że w Solniskach z regionu Puna de Atacama panują warunki zbliżone do pierwotnej ziemi sprzed miliardów lat, gdy powstawały pierwsze formy życia. Te słony jeziora stanowią dla gospodarki zasoby potasu i sodu, a także litu, niezbędnego w przemyśle akumulatorów energii elektrycznej. Ostatnio nadmierne wydobycie litu spotkało się z protestami lokalnej ludności żyjącej z rolnictwa, gdyż działalność górnicza obniża poziom wód gruntowych. Lokalna społeczność domaga się też większej kontroli nad eksploatacją bogactw z ich ojczystej ziemi. I tutaj proszę zauważyć, że Wszyscy, którzy mówią, że samochody elektryczne są czyste, nie mówią o tym, że wydobycie litu, który jest niezbędny do produkcji akumulatorów, Obniża poziom wód gruntowych właśnie w Argentynie i że społeczność lokalna się temu przeciwstawia, czyli są to działania nieekologiczne. No ale cóż, taki jest dogmat kolejny dziennikarski, że samochody elektryczne są wybawieniem całej ludzkości. Natomiast tak de facto, jeżeli ktoś zna fizykę i zna straty energii i wie, na czym te wszystkie procesy przekształcania, kolejne przekształcania energii, z różnych postaci polegają, to wie, że te wszystkie samochody elektryczne wcale nie są ekologiczne, są bardziej energochłonne niż samochody benzynowe i diesla, tylko że przenosi się wydalanie, znaczy przenosi się problem poza nasz kraj albo poza nasze miasto. To inni będą cierpieli właśnie na przykład tak jak Argentyńczycy czy Chińczycy, którzy będą to wszystko wytwarzali. I na koniec wszystkim oglądającym życzę zwycięstwa wolności słowami milei Viva la libertad Carajo! oraz by połowa, a nawet jak sugerują niektórzy komentujący, 95% naszych rodzimych pasożytów poszła sobie afuera. Nosotros no tomamos decisiones.